nazywam Bartosz Rzepkę i reprezentuję Szczeciński Ruch Miejski. Jesteśmy tutaj, by wyrazić nasze oburzenie tą sprawą kamienicy, dlatego że już wkrótce w tym miejscu prawdopodobnie byśmy mieli kolejną dziurę w ziemi. Podobnie jest tym obiektem, bo chcę Państwu powiedzieć, że sporządzałam zespołem w 2001 roku studium urbanistyczne konserwatorskie do Nowego Miasta, osiedla Nowe Miasto w Szczecinie, gdzie ta kamienica była zakwalifikowana do wpisu do rejestru zabytków. To opracowanie zaakceptowała Pani Wojewódzka Konserwator Miejska Zabytków i to już minęło prawie 20 lat, ten obiekt nie został wpisany, bo gdyby został wpisany, być może sytuacja byłaby dzisiaj zupełnie inna. Nazywa Nowy Szczecin. Ja mam takie podstawowe pytanie do Państwa. Czy chcecie uratować miasto? Chcemy! I jest taka możliwość. Ja jestem z wykształcenia prawnikiem i gdy tylko dowiedziałem się, że jest ryzyko rozwiązania tego budynku, zacząłem szukać rozwiązania, które pozwoliłoby uratować kamienicę. I takie rozwiązanie istnieje. Wszystkie prace konieczne, żeby uratować ten budynek, można wykonać w trybie wykonania zastępczego na koszt Skarbu Państwa. Trzeba będzie wzmocnić ściany, będzie można wzmocnić ściany. Trzeba będzie wykonać konstrukcję, która uniemożliwi wbieranie się wody do budynku, będzie można to zrobić. Ale ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje taką możliwość tylko wobec budynków, które są ujęte w rejestrze zabytków. Tylko wobec tych budynków, które w takim rejestrze się znajdują, te wszystkie prace w trybie wykonania zastępczego będzie można wykonać. Taki rejestr prowadzi Pani Wojewódzka Konserwator Zabytków. Ewa, wpisuj! Piotr Szybicki, Szczeciński Ruch Miejski. Słuchajcie, sprawa tej kamienicy to jest absolutny skandal. Przychodzi firma Krzak z kapitałem zakładowym 5 tysięcy, jak już tutaj wspominaliśmy. Przychodzi do Rady Miasta, pokazuje ładne obrazki i kupuje tym samym radnych, którzy łykają historię o Hiltonie. Zmieniają plan zagospodarowania przestrzennego o jedną kondygnację, zwiększając tym samym wartość tej nieruchomości. Później przez 2-3 lata kamienica popada w ruinę. Nikt tam nic nie robi, służby się tym nie interesują, a gdy okazuje się, że zgodnie z ekspertyzą wykonaną na zlecenie tej samej firmy, kamienica jest do rozbiórki, wszyscy przyjmują to jako fakt. Ewa, wpisuj! Ewa, wpisuj! Ewa, wpisuj! Ewa, wpisuj! Ewa, wpisuj! Ewa, wpisuj! Żeby wpisać do rejestru obiekt, ten obiekt musi spełniać ustawową definicję zabytku. Tam są konkretne podane parametry, jakie musi spełniać ten obiekt. To znaczy, posiadać minimum jedną z trzech wartości: artystyczną, naukową lub historyczną. I w przypadku tego obiektu, jeżeli on jest rzeczywiście dziełem architektonicznym czy dziełem budownictwa, ten obiekt wpisuje się bez względu na stan. Ewa, wpisuj! Dzień dobry Państwu, Jakub Polszewski, Szczeciński Ruch Miejski. Zdjęcie, które trzymam w dłoni, przedstawia kamienicy przy ulicy Niklowej w Podjuchach. W kamienicy tej mieściło się biuro projektowe pierwszej na terenie Pomorza fabryki wyrobów ogniotrwałych, powstałej w 1843 roku. W tym budynku jeszcze parę lat temu mieszkali ludzie i budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków w ewidencji gminnej. Na terenie mojego osiedla, na terenie Podjuch, znajduje się takich budynków 57 i wiele z nich znajduje się tak samo w płakanym stanie. Miasto najpierw wpisuje je do rejestru, a potem czeka, aż rozpadnie się proch i pył. Taka jest właśnie polityka naszego miasta. Także nie zgadzamy się na to, żeby nasze dziedzictwo i historyczne, i kulturowe było wyburzane, było niszczone albo rozpadało się samo w gruzy, pomimo tego, że jest objęte ochroną. I mówimy dosyć wyraźnie, krzyczymy wyraźnie: remontować, nie rujnować! Remontować, nie rujnować! Remontować, nie rujnować! Remontować, nie rujnować! Remontować! Słuchajcie, na koniec jeszcze chciałbym przypomnieć jedną historię, bardzo świeżą. Jak się odwrócimy tam po drugiej stronie, mamy rzeźbę, która się nazywa Labirynt. I w pewnym momencie, nie tak dawno, jeszcze kilka tygodni temu, nasz urząd postanowił ją sobie rozebrać. Od tak, bo rachunek ekonomiczny się nie zgadzał. I dzięki takiej presji jak dzisiaj, dzięki współpracy społeczników, takich jak m.in. Nowy Szczecin, jak Sens, udało nam się, i oczywiście inne zaangażowane osoby, udało nam się tą rzeźbę uratować. Dzięki nam,
dzięki ludziom, dzięki mieszkańcom udało się przynajmniej tamtą rzeźbę uratować. I teraz chcielibyśmy uratować ten budynek oraz wiele pozostałych. Chcemy zakończyć w końcu politykę masowego wyburzania. Kończmy wyburzać, zacznijmy remontować i zacznijmy budować nowe. Dziękuję.